Wciągnijcie do strzykawki żywicę z brokatem i wstrzyknijcie do foremki w kształcie motyla. Poczekajcie, aż stwardnieje. Potem wyjmijcie z formy. Przyczepcie haczyk i łańcuszek. Będą z nich ładne kolczyki. Wow, są śliczne. Kto mówił, że kolczyki muszą być drogie? Cześć, David. Chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór. To jest ładne. Wow, są śliczne. Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie. No już. Udało się. Teraz zawiążę. Ach, zacznę od nowa. Całkiem. Trochę za mała. Może jakoś ją wcisnę. Och, to nic nie da. Muszę ją rozciągnąć. Nie! Znowu? Och, jakie to wkurzające. Dość tego. Głupia bransoletka. A chciałam tylko coś ładnego. Ach! Skąd się wzięły te cytryny? Wow, niesamowite! Ale ich tu dużo! Mam świetny pomysł! Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce! Ułóżcie plastry na blaszę do pieczenia. Włóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak, ale nie będą do jedzenia. Potem napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przewleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. I co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ewa. Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej. Jest piękna. Powinienem grać w reklamach szamponów. Bajeczna woda. I znalazłem muszelkę. Wiem! To będzie świetny prezent. Zamienię ją w coś wyjątkowego. Najpierw pomalujcie na błękitno. Nie pomińcie ani kawałeczka. Niech farba wyschnie. Teraz przyda się złoto. Namalujcie mały pasek wokół muszelki. O tak. Weźcie drucik i zagnijcie go szczypcami. Zróbcie małą pętelkę na druciku. Wywierćcie dziurkę w muszelce i przewleczcie drucik. Dodajcie też ozdobny koralik. Potem zagnijcie drut szczypcami. Nie chcemy, żeby koralik spadł. Teraz owincie drugi drut dookoła muszelki. Kilka razy. Uzyskacie coś takiego. Kiedy skończycie, schowajcie drucik za muszelką. Potem dodajcie łańcuszek. Teraz zawsze będziecie mieć przy sobie cząstkę oceanu. Hej, mogę się dosiąść? Jak się masz? O, cześć. Zauważyłem cię z daleka. Chciałem ci to podarować. Serio? To dla mnie? Będzie ci pasował. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jest śliczny. Może później gdzieś wyskoczymy? Moglibyśmy coś zjeść? Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać. Co? To mój
naszyjnik? Skąd go masz? Muszę już iść! Faceci! O, szłam w tę stronę! O, ładnie wyszło! Nie strasz mnie tak! Hej, zrób mi zdjęcie! No dobrze. Tak, zrobię różne pozy. Tak, świetnie ci idzie. Jestem w swoim żywiole. Ups! Nie! O, mały włos. Zaraz. Naszyjnik? Telefon? Wiem! Ta sztuczka uchroni wasz telefon przed wodą. Najpierw weźcie sznurek. A potem ozdobny koralik. I nawleczcie go na sznurek. Teraz koralik w innym kolorze. Nawlekajcie, aż zapełnicie sznurek. Potem zawiążcie supeł i podziwiajcie nową bransoletkę. Ale nie odcinajcie nadmiaru. Zawiążcie na niej jeszcze jeden supeł, tak żeby stworzyć pętlę. Odłóżcie bransoletkę na bok. Teraz weźcie swoje etui na telefon. Przewleczcie sznurek przez boczny otwór. Przełóżcie bransoletkę przez pętlę. Sprawdźcie, czy się trzyma. Teraz włóżcie telefon do etui. Urocze, modne i praktyczne. Sprytne, co? Założę na nadgarstek, żeby telefon mi nie spadł. O! Zrobisz mi teraz zdjęcie? O tak, to jest to. Świetne zdjęcie. Jakie urocze. Nie wierzę, że minęły już 2 tygodnie. Tak świetnie się bawiliśmy. Chyba się rozpłaczę. Cześć, David. Muszę się napić. Jest bardzo gorąco. Mam coś dla ciebie. Co to? Prezent? Już rocznica? Chciałam zrobić coś wyjątkowego. O, dzięki. Potrzymaj, dobrze? Spoko. To nic wielkiego, ale może ci się spodoba. Świetne! Zawsze o tym marzyłem. Nie zapomniałeś o czymś? Co? Nic nie rozumiem. Dałam ci prezent i... Szlak! Nie wiedziałem, że będą prezenty. Nie mam nic dla Betty. A, racja, ja też coś mam. Zamknij oczy. Uwielbiam niespodzianki. Co teraz? Co teraz? O, już wiem! Potrzebujecie podarunku? Spokojna rozczochrana. Zerwijcie zawleczki z puszek. 3 pomalujcie na różowo. Możecie się ubrudzić. Pozostałe machnijcie na zielono. Zróbcie to dokładnie. Nie zostawcie pustych miejsc. Teraz niech wyschną. Odwróćcie i pomalujcie z drugiej strony. Ułóżcie je i złączcie metalowymi kółkami. Przyczepcie haczyki. Oto oryginalna biżuteria. Okej, możesz już otworzyć oczy. To dla mnie? Podobają ci się? Do twarzy ci w nich. Są wspaniałe. Dzięki. Uff. Pokaż tę puszkę. Czy to... Wow, co za zbieg okoliczności. Jesteś słodki. Skończę się malować i będę gotowa. Już, ładnie wyglądam. Ale przydałoby się coś wokół szyi. Może ta apaszka? Nie, nie pasuje. Wygląda jak peleryna. A tak? Też nie najlepiej. Nie włożę tego. O, mam pomysł. Lepiej wypakuję zakupy. O, tego właśnie mi trzeba. Reni, co ty robisz? Potrzebuję. Mogę? Będzie mi pasować. Tak przynajmniej myślałam. Muszę znaleźć coś innego. A może wykorzystam to? Jak wygląda? Niedorzecznie. Co ja sobie wyobrażałam? I co ja teraz zrobię? To niesprawiedliwe. Teraz będę zajadać stres. Ty, nawet dobre. Co się stało, córciu? Chcę ładny naszyjnik. Zaraz. Chyba mam pomysł. Mogłam wcześniej o tym pomyśleć. To będzie w sam raz. Dzięki, mamo.
Wytnijcie dolną część pojemnika. Napiszcie swoje imię na kartce i przykryjcie wieczkiem. A teraz odrysujcie imię na plastiku. Kartka już się nie przyda. Wytnijcie imię nożyczkami. Uważajcie, nie możemy się pomylić. Połóżcie na papierze do pieczenia i wstawcie do piecyka. Plastik skurczy się pod wpływem gorąca. Poczekajcie, aż wystygnie i wyjmijcie. Teraz będziemy tworzyć. Malujemy plastik. Czekamy, aż farba wyschnie. Potem przyczepiamy łańcuszek. Oto mój własny naszyjnik. O, wygląda świetnie. W końcu mogę iść. Zjem sobie kilka ptysi. Ha? Jak to się stało? Uwaga, zaczynamy! Rozwałkuj kawałek modeliny i nałóż na nią dwie foremki do pieczenia w kształcie serca. Teraz mocno je przyciśnij. Ostrożnie zdejmij niepotrzebną część. I odłóż foremki na bok. Wypełnij środek serca żywicą epoksydową. Możesz do tego użyć strzykawki. Poczekaj, aż wyschnie, a następnie nasyp garść cekinów. I doklej drugie serduszko. Ten naszyjnik zrobi furorę! Wow, jaki ładny! Wspaniały! Jeszcze tutaj ciach i bransoletka gotowa. Śliczna jest. O, Jennifer wróciła. Hej, Luna! Cześć! Czekaj, czy to nowe kolczyki? Czadowe, co? Chciałam się trochę wyróżnić. Ja też bym chciała się tak wyróżniać. Mogłybyśmy mieć podobne stylówki. Brzmi całkiem nieźle. Chodź ze mną. Siema, pamiętasz mnie? Przeprowadziłam kolejną ofiarę, znaczy klientkę. Jo, żartujesz? Dobra, zobaczmy, co da się zrobić. Siadaj tutaj. Spodoba ci się. Chyba nie ma już odwrotu. No więc, myślałam o takim małym kolczyku tu i tu. Spoko. Robi się. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? To będzie boleć. Użyjesz tej igły? Między innymi, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, mówię. Nie! Ale wstyd. Ta igła była ogromna. A bardzo chciałabym mieć kolczyk. Nic ci już na to nie poradzę. Chociaż może. Chyba mam pomysł. Będziemy potrzebować kleju do rzęs. I tych koralików. Do dzieła. Nałożę nieco kleju na koralik i docisnę do skóry. Teraz na nos. Wygląda super. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. I ostatni. Wow, dzięki. I obyło się bez bólu. Wyglądają ekstra. Jesteśmy jak siostry. Ale mama się wkurzy. Uff. Ale gorąco? Wow, nie tak szybko. Proszę mi się tu pokazać. Ciekawe obuwie, ale nie wchodzisz. Żartujesz? Widzisz znak? Żadnego obuwia. O, rozumiem. Wow, wszystkie takie same. Co zrobić, żeby się nie pomieszały? Ktoś pewnie weźmie moje przez przypadek. Tylko nie to. Musi być jakiś sposób. Pop, pop, ale fajnie. O, to może się przydać. Pożyczam. Oj, sorki, trzymaj. O, kola, dzięki. Nie ma za co, tego potrzebowałam. Teraz nadam moim butom unikalny wygląd. Zacznę od wycięcia tych bąbelków z zabawki. Przy okazji będzie kolorowo. Przykleję je w miejscach, gdzie są dziurki na butach. Dopasuję różne kolory, by wyglądały jeszcze ciekawiej. Prawie gotowe. Personalizowane kroksy. Teraz już nikt nie pomyli mojej pary z inną. Wyróżniają się na tle nudnej reszty. Mogę teraz wejść? Miłej zabawy. Nareszcie można się zrelaksować. Powinnam już wracać. Zabiorę tylko moje buty. Hm? Gdzie one są? Ktoś je wziął? Pop, pop, pop. Ale fajne te
te buty, tylko trochę cuchną. Okej! Pap, pap! O, jak uroczo! Byle do wypłaty. Stać! Neony są? Oczywiście! Dobra, wchodź. Miłej zabawy! Wow! O co chodzi? To impreza z neonami. Gdzie je masz? Widzisz tę suknię? Czy ona potrzebuje jakichś dodatków? Umiesz czytać? Impreza z neonami. Dobra! Wow! Ale impra! Mam niby tak wyglądać? Zaraz. Dawaj to. Hej! Co ty robisz? To moje picie! Zacznę od długopisu 3D. Wykonam takie niewielkie obręcze wokół szklanki. Ale zachowam trochę miejsca między każdą z nich. Będę potrzebować ich całkiem sporo. Ten róż jest niesamowity. Jeszcze kilka. Tyle wystarczy. Teraz włożę rękę do szklanki i nałożę te plastikowe obręcze na nadgarstek. Wyszła świetna bransoletka. Szklanka już nie będzie potrzebna. Stój! Gdzie neony? Tada! Zadowolona? Niech no się przyjrzę. No nie wiem. A teraz? Może być? Proszę mnie wpuścić. Nieźle. Wchodź. Nareszcie. A z tym piciem? Szybko. Okej. Nie przejmuj się mną. Co tak pędzisz? Nie mam czasu. Uspokój się. O co chodzi? Skąd ten pośpiech? Mam randkę z Chrisem. Spójrz na niego. Jest prześliczny. Skoro tak twierdzisz... Muszę się szykować. Chcę wyglądać bajecznie. Wszystko musi pójść idealnie. Wyluzuj. Będzie dobrze. Okej, chyba jestem gotowa. Przydałby się jakiś naszyjnik. O, ten jest ładny. Pasuje do wszystkiego. Nie mogę go zapiąć. Jest dość ciasny. Luna, pomożesz proszę? Jasne. Daj. Trzymaj. O-o! Nie! Nie! Mój naszyjnik! To jakaś katastrofa! I co ja teraz zrobię? Przepraszam. Może uda mi się go naprawić. Musi być jakiś sposób. Już wiem! Potrzebny mi tylko długopis 3D. Mogę użyć tego popiersia. Wykonam takie małe kółeczka długopisem dookoła całej szyi. I jeszcze raz, tworząc kolejne ogniwa. I już. Wyszedł z tego niezły Joker. Jennifer, patrz, co mam! Co niby? O! Sama to zrobiłaś? To dla ciebie. Super, dzięki! Jest świetny i pasuje idealnie. Leć już! Baw się dobrze. Co jest? O tak! Dzień dobry. Pora zacząć ten piękny dzień. Właśnie. A może by tak? Ach tak, ja też tak umiem. Ale nie masz tak fantastycznych włosów jak ja. Nie martw się. Nikt takich nie ma. Mogę nawet wetknąć w nie kwiatka, widzisz? Ja też mogę mieć kwiaty we włosach. Na przykład ten. Tylko jak go tu...
Biedaczka. Ajdź. Zobaczmy. Przydałoby się coś do klejenia. To będzie w sam raz. Stwórzmy z tych spinek do włosów coś niesamowitego. Potrzebuję jeszcze tylko paru rzeczy. Widzisz tę spinkę? Możesz użyć długopisu 3D, by dorobić coś ciekawego. Ja wybrałam swój ulubiony kolor, niebieski. Zobacz, jak długą linię można tu dokleić. A to jeszcze nie koniec. Już prawie. Powoli robi się z tego spirala. Kształt pozostanie taki sam po zeschnięciu. Wyszła mi z tego fajna sprężynka. Super! Teraz wepnę spinki we włosy. Prawda, że te kolory są śliczne? Nieźle! Zapomniałabym o najważniejszym. Teraz mam tak samo piękne loki jak twoje. Jak ona rusza tymi biodrami. Dobrze, że jednak zostałam w domu. Co oglądasz? O, mogę jednego? Nie teraz. Och, szkoda. Masz. Żółty, mój ulubiony. Ale słodkie. Mia? Czego? Mogę jeszcze jednego? Dobra, ale to już ostatni. Super! Hej, Mia! Co znowu? Chciałabym jeszcze? Ale ty jesteś. Nawet się nie podzielisz. Ale sama sobie poradzę. No, a teraz zarzucamy wędkę? Chodźcie do mnie, żelki! Puszczaj! A właśnie, że nie! Jestem genialna! Nie wierzę, że zanurzyłaś całe łapsko! Zaraz. Jakim cudem kleją ci się do ręki? Mam pomysł. Zaraz wracam. Pycha! Potrzebuję tylko paru rzeczy. Chcesz zobaczyć, o co chodzi? Włóż żelki do takiego silikonowego krążka. Tylko porządnie je tam wetknij. Dodaj więcej, by wypełnić całe kółko. Ja wybrałam wszystkie możliwe kolory. Następnie zalej je żywicą. Tylko powoli i upewnij się, że wszystkie są pod płynem. A teraz czekamy. Całą noc. Następnego dnia nasza bransoletka jest gotowa. Wystarczy wyjąć ją z foremki. Całkowicie zastygła i idealnie nam nie pasuje. Chodź do brzuszka. A? Fajna? Wow! Skąd to masz? W środku są żelki? Dość pytań. Och! Wiesz co? Weź je sobie. Naprawdę? Tak, czemu nie? To najwspanialszy dzień w moim życiu. W moim też. Wow, ile muszelek. Ta biała jest ogromna. Zaraz będzie moja. A ta jest jeszcze lepsza. O! Wow, jesteś przepiękna. Widać, mamy podobny gust co do muszelek. Rany! Ta muszelka musi być magiczna. W końcu przywiodła mnie do mojej drugiej połówki. Zatrzymam ją sobie na zawsze. Dobrze, a co my tu mamy? Niezły okaz. Hej, Olivia. Co tam pora? Och, te paskudstwa są całe brudne. Trzymaj je z dala ode mnie. Mia, nie! Moja ukochana muszelka! Och! Nie chciałam. Powinnaś się wstydzić. Zrujnowałaś mi życie. Wszystko będzie dobrze. Wcale, że nie. A co tam jest? Już wiem, jak mogę naprawić tę muszelkę. Patrz i się ucz. Położę wszystkie jej kawałki na bok. Zaraz do nich wrócimy. Potrzebuję dwóch przezroczystych kubeczków. Muszę nalać odrobinę żywicy. I tak samo do drugiego. Super. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Pora na kolory. Wystarczy kilka kropel. Nawet niewielka ilość zrobi różnicę. Trzeba tylko porządnie zamieszać. Teraz baloniki. I nie, nie są napompowane. Ale są za to bardzo elastyczne. I o to właśnie nam chodzi. Za moment muszelka otrzyma swoje drugie życie. Wsadź je do balona, jedna po drugiej. Może to mozolne zajęcie, ale warte zachodu. Weź teraz kilka wykałaczek i użyj jednej z nich do przebicia balona. Tu trzeba nieco siły. Jak już wetkniesz dwie wykałaczki, możesz je ułożyć na naczynkach. Teraz wlewamy kolorową żywicę. Rób to powoli, żeby niczego nie rozlać.
Jak już balon się napełni, trzeba będzie poczekać. A oto efekt końcowy. Spodobają jej się kolczyki z muszelek. Czyż nie są fantastyczne? Olivia? Ha? Co to? Twoje nowe kolczyki. Są cudowne! Zdecydowanie wolę moją muszelkę w takiej formie. Jesteś kochana, Mia. Ciężko dziś o jakiś dobry filtr. Uśmiech? Wow, ładnie tu. Cześć, dziewczyny. Przyniosłaś kapelusz? No, tak, jasne, że tak. Prawda, że śliczny? To musi iść na Insta. Oznacz mnie, okej? Nie wiedziałam, że to piknik z kapeluszami. I co ja teraz zrobię? Może jeszcze nie wszystko stracone? Co to ma być? Wszystko z nią okej? Dobrze się czujesz? Czemu tak się dziwnie na mnie patrzycie? Nie płacz, Olivia. Masz, weź to. Dzięki. No dobra. Musi być jakiś inny sposób. Już wiem. Połóż połówkę arbuza na płasko. I weź w obroty długopis 3D. Zacznij od samej góry. Zrób dość wyraźną kropkę, a potem taką linię. Gdy będzie tak wyglądać, zacznij wypełniać puste miejsca. Wypełniaj wszystkie segmenty po kolei i nie zostaw żadnych szpar. Następnie narysuj taką prostopadłą linię i jeszcze jedną tutaj. Teraz je połącz i wypełnij filamentem jak poprzednie. To już prawie wszystko. Kolejne elementy posłużą za dekorację. Dorysuj czarne kropki na czerwonym elemencie. Wiesz już, co to będzie? Podpowiedź, co podsunęło nam pomysł? Arbuz, oczywiście! A tu będą pestki. Przymierzmy to, caceńko. Mówiłaś, że chcesz kapelusz, prawda? Zrobiłam ci wyjątkowy egzemplarz. Fajny? Wow, zrobię ci fotkę. Ależ jest szczęśliwa. Czekaj, ja też zrobię ci fotkę. Jaka ona jest kochana. Sama słodycz. Wow, ale super impreza. Hej, patrz jakie ekstra światełka. Nie tak szybko. Baw się, tak jak ja. O rany, czy to Kevin? Hejka, i co my tu mamy do wyboru? Olivia? Gdzie ona się podziała? Olivia? Olivia? Co znowu? Gdzie ty zniknęłaś? Byłam przy stole z przekąskami. Całe szczęście. Nie rób mi więcej takich kawałów. Muszę coś zrobić, byś wyróżniała się jak te ozdoby. Weź duży patyczek od loda i najładniejszy brokat, jaki tylko znajdziesz. Im bardziej się błyszczy, tym lepiej. Teraz pora na żywicę. Przyda się całkiem pokaźna ilość. Przelej ją do niewielkiego kubeczka, ale nie za dużo. Teraz posyp od góry brokatem. I dobrze zamieszaj. Widzisz, jaka gęsta się zrobiła? To oznacza, że jest gotowa do wyschnięcia. Ale zanim to się stanie, weź niewielką plastikową foremkę i powoli przelej do niej miksturę. Mała rada. Im wolniej lejesz, tym mniej rozlejesz. A teraz czekamy. Można wyciągnąć z foremki. Twarde jak plastik, widzicie? Wystarczy zawiesić na łańcuszku i gotowe. Przyznam, że sama jestem pod wrażeniem. Pora sprezentować go Oliwii. Proszę. Wow! Świeci się jak gwiazda na niebie. Teraz będzie mi łatwiej namierzyć cię w tłumie. Miłej zabawy. Moja ulubiona piosenka. Och, hej. Woohoo! Au. Dobra, jest chyba gdzieś tam. O nie, zniknęła. Tylko nie to. Zaraz. Chyba coś widzę. Świeci się. Widzę poświatę. Olivia! Po co ci ten wielki mop? Nieważne. Tak się cieszę, że cię znalazłam. Nie wierzę, że znowu mi się zgubiłaś. Trzymaj. To chyba twoje. O, dzięki. Ach, od razu lepiej. Ach! Skoro ty jesteś Olivia, to kto to jest? Najmocniej przepraszam. Co za wariatka? Dobra. Koniec tego dobrego. Nie waż się odejść nawet na krok. Mam tu formę i strzykawkę. Wypełniamy to brzeg. Jak się błyszczy. Fajnie. Jeszcze trochę i gotowe. Niech stwardnieje. Wystarczy. Wyciągamy figurkę z formy.
Ten błyszczący jednorożec będzie idealną ozdobą etui. Jak to możliwe? Czytam dalej. No tak, logiczne, już rozumiem. A jeśli... Au! Moja głowa, auć! Sala fajnych ludzi? O, pani! Tylko spokojnie, to dla mnie ogromna szansa. Tak, no to wchodzimy. O, ja cię! Ale tu fajnie! Ile w tej klasie fajnych ludzi? Ktoś robi sobie w kącie tatuaż. A tamten chłopak ma gitarę. Super! Dawaj, to będzie epicki tatuaż. Oj, to chyba boli, oby dezynfekowała te igły. O, ona wygląda na miłą. Jednak nie. Wow, wygrała z nim w siłowaniu. O, Rety, ona jest nauczycielką. Co? Zasady ubioru? Czego tu wymagają? Spójrzmy. O, kolczyki. I to mnóstwo. Co teraz zrobię? Nie jestem wystarczająco fajna. Ale odrobiłam lekcję. Zaraz, zaraz. Spinacz. O matko, na pewno się przyda. Potrzebuję do tego kilku spinaczy. Wystarczą 4. Jeszcze szczypce do cięcia drutu. Teraz włożę te kółeczka w usta i nos. Przebiorę się i zmienię fryzurę. Przedstawmy się jeszcze raz. Ale super, witamy w klasie. Ale czad, pasuje do nas. Patrzcie na te kończyki, fajne. Jest świetna, musi być moja. No cześć. Poczekajcie do końca lekcji. No dobra, ty usiądź w ławce koło mnie. A, przemokniemy do suchej nitki. O, już nie pada, całe szczęście. Okropna ulewa. O nie, moja szachownica zniszczona. Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Słuchaj, poczekaj tu, zaraz wrócę. Szlak. W porządku, jestem prawie gotowa. Tylko zabezpieczę pokój. Rękawice? Są. Bierzemy się za robotę. Foremki już są. Teraz dodajmy brokat do mieszanki. Świetnie, wlewamy do foremek. Nie za dużo, wróćmy do mieszania składników. Więcej czerwieni. I oczywiście więcej brokatu. Dobrze, to wlewamy do drugiej foremki. Super, niech stwardnieją. I chyba już. Tak, łatwo wychodzą. Całkiem. Potrzebuję więcej. Zaczyna nabierać kształtu. Teraz jaśniejsza mieszanka. Całkiem niezła konsystencja. Wylewamy na dużą formę. Pokrywamy całą powierzchnię i małe elementy, które już zrobiłam. Byle nie przesadzić. Wszystkie rogi zalane, poza ostatnim. I gotowe. Ale fajnie wyszło. Hej, głowa do góry. Zrobiłam ci nową szachownicę. Naprawdę? Dla mnie? Wow! Jest świetna. Chcesz zagrać? Wszystko musi być idealnie. Dobra, jestem. Na pewno spodoba jej się prezent. Zakradnę się do niej. Zgadnij, kto to? Ha? Kto to może być? Na pewno jakiś człowiek. O, Jake, to ty! Wszystkiego najlepszego! Popatrz tylko! Prezent dla ciebie! To ekscytujące! Ciekawe, co to takiego? Na pewno spodoba jej się... Łyżka? O nie! Jak to się stało? Muszę sobie przypomnieć! Wow, jaki piękny naszyjnik! Spodoba jej się! Trafiłem w 10 z tym prezentem! Zaraz, już się zaczęło? Szlak! Spóźnię się! Muszę iść! Nie wierzę, że to zrobiłem! Co? Jestem tak silny, że złamałem łyżkę na pół. Ale się błyszczy. Chyba się przyda. Dobra, bierzemy cążki i delikatnie zginamy rączkę. Proszę bardzo. I taki zawijas. Teraz brokat, bo czemu nie? O, Rety, spójrzcie tylko. No i proszę, już stwardniało. Wow, wyszło znacznie lepiej niż sądziłem. O, włos od katastrofy. Co ona robi? O, zasnęła, ale prezent sam się nie wręczy. Obudzę ją w przyjemny sposób. Wow, wszyscy przyszliście. Mam dla ciebie prezent. Podoba ci się? O, Rety, dziękuję.
Co za wspaniałe urodziny! Te ciasteczka tak pięknie pachną. To ona. Jaka ona jest piękna. To zwolnione tempo zawsze na mnie działa. I ma idealnie dobrane soczewki. Musi mieć doskonały wzrok. Cześć. Może ciasteczko? Chętnie, dziękuję. Jakie pyszne. Proszę, ty też spróbuj. Chciałbym, żeby tak było. Gdzie ta sala? Dobra, raz kozie śmierć. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dam radę. O nie! Ale się potłukłem. Na czym wylądowałem? Foremki do ciasteczek. Wow, taka piękna. W sumie to mam świetny pomysł. Wytnę tymi foremkami serduszko. Pięknie. Teraz wypełnię środek. Użyję strzykawki, żeby nie nabrudzić. No i proszę, dzięki ultrafioletowi szybciej wyschnie. Jeszcze brokat. Te serduszka, gwiazdki i kwiatki są śliczne. I jeszcze jedno na wierzch. Super. Zrobiłem broloczek dla ciebie. Wow, naprawdę dla mnie? Śliczny. Mua. Pyszne żelki. Ja! Hej, spójrz na mój puchar. Wygrałem go. Uwierzysz, czy to nie piękne? Robi wrażenie? Tak, zobacz, idealny na miśki. Co? Nie, nawet niezłe. Patrz, tak wygrałem ten puchar. Dla najlepszego nurka jestem mistrzem. Wow, już rozumiem, naprawdę super. Tak w ogóle to mam coś dla ciebie. O, jaki piękny broloczek. Sama zrobiłaś? To było bardzo proste. Wsypałam do woreczka maleńkie muszelki. Potem wlałam błękitną żywicę. Zalałam nią wszystkie muszelki. Wygląda jak ocean. To powinno wystarczyć. Potem czekałam, aż stwardnieje. Proszę. Następnie zdjęłam plastikowy woreczek. A na koniec dodałam łańcuszek. Wbiłam w górny róg i voilà. Gotowe. Patrz, pasuje do pucharu. Wow, teraz robi jeszcze większe wrażenie. Żebyś wiedział, jestem taka szczęśliwa. Dziękuję, kochanie. Uwielbiam pracować w skupieniu. O, hej, co tam robisz? Nie, nie patrz, to się nie nadaje. Co? No weź, daj zobaczyć, na pewno jest ładne. Dobrze, proszę. Wow, świetnie, spisałeś się. O, ale spójrz na ten bałagan, Jake. Wiem. Czekaj, posprzątam to. Nie ruszaj się, coś ci pokażę. Najpierw zatemperuję kredkę. Proszę, fajna spiralka. Teraz dodam pierścionek. Wygląda jak kwiatek. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Tada, zrobiłem pierścionek. Wygląda cudownie. Nie wierzę, że zrobiłeś to z wiórek. Annie, uczyń mnie najszczęśliwszym facetem na świecie. To znaczy tak? O nie. Nie dostanę pierścionka. Zaraz, już wiem. Dzięki tej sztuczce w mig dostaniesz nowy. Ładny, prawda? Teraz po prostu przykleję. I po kłopocie. Czy jednak za mnie wyjdziesz? Znów? Oby pasował. Wow. Zgodziła się. To miejsce wygląda jak na zdjęciach. Od czego mam zacząć? Nie znoszę wiadomości. Czekaj. Ja? Dobrze. Co się dzieje? Z ostatniej chwili w mieście grasuje złodziej. Uważajcie na swoje rzeczy. Przeskakuje dosłownie wszystko. Radzi sobie z zamkniętymi oknami. Przyłapał go i gonił przypadkowy przechodzień. Niestety nie udało się go ująć. Policja prosi o informację. Wasz dom jest zagrożony. Prety. Strach teraz gdziekolwiek wyjechać. Nie mogę odwołać wakacji. Wszędzie wala się moja biżuteria. Pieniądze też. Chyba że...
Dobrze, już wiem, co zrobię. Wrócę później. Co za podróż. Zanim się rozpakuję, sprawdzę, co się działo. Włamywacz. Jaki on bezczelny. Ładnie to. Szkatułka z biżuterią? Co? Nic poza zwykłą wsówką. Strata czasu. Gdzie się podziały kosztowności? Nic nie ma. To bez sensu. Myśl. Śmieci? Niemożliwe. Gliny! Muszę się stąd wynieść, o nie! Wyszło lepiej niż się spodziewałam. Wystarczyła tylko mała piłka. Popatrz na to. Robi wrażenie? Zamiast oczywistych miejsc, ukryj kosztowności gdzieś indziej. Nikt by tutaj nie zajrzał. To doskonała kryjówka. Wytnij spore koło z kartonu. A po środku wytnij mniejsze. Przyłóż do kleju papierki i inne śmieci. Zakryj całą powierzchnię tektury. Śmiało. Po zakryciu tektury powstanie idealna kryjówka. Co za paskudnie nudny dzień. Co to? Jakie ładne kwiatki. Ciekawe. Mamusiu, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. O, co za słodki chłopiec. Tak, świetna myśl. Juhu, biegnę. O, rety, zniszczone. Mamo, mam coś dla ciebie, bo tak wiele dla mnie znaczysz. O, wow. Dla ciebie. Wiedz, że mi zależy. Na razie. I po co mi te śmieci? No cóż. Zaraz. Może uda mi się coś z tym zrobić. No tak. Masz papierowy pojemnik? Odwróć i postaw na wierzchu kieliszek do góry dnem. Potem wokół brzegu połóż kwiaty. Wybierz dowolne kolory. Potem zalej płynną żywicą. Koniecznie wypełnij całą tę przestrzeń. Spokojnie, niech kwiatki się zanurzą. Potem czekaj, aż stwardnieje. Po usunięciu kieliszka zostanie piękna bransoletka. Jedyna w swoim rodzaju. Można ich zrobić więcej. Mamo, lubisz węże? Spokojnie, to zabawka. A? Stary, to był mega program. A mieli tam takie srogie tatuaże? Co? Wow! Wow! Stary, ja też taki chcę. David zaczyna mi się podobać. Cześć! Mogę dotknąć? Au. Bolało? Nie, ani trochę. Jak to strasznie boli! Co mi pan robi? Aha. Jeszcze pan nie zaczął, tak? Ups. Gotów? Chyba tak. O nie. Teraz się zaczęło! Nie. Nie? Jakiś ty dzielny. Też chcę mieć tatuaż. Zrobię sobie zmywalny. Popatrz na to. To dobre dla bab. Nie to, co mój. Oj. I co teraz? Wiem, jak mu zaimponować. Widzisz to? Mogę tym szybko obracać. To nie działa. Jak zaciekawić Davida? Już wiem. Hej, w tym mi bardziej do twarzy, prawda? Czy ja wiem? Beznadzieja. Chwileczkę. Chyba wiem, co zrobić. Weź spinacz biurowy i odetnij koniec. Będziesz mieć kilka zagiętych drucików. Wystarczą cztery.
O, twoje kolczyki są mega. I masz ich całą masę. A ja mam tylko jeden tatuaż. Umówimy się? Chyba sobie żartujesz. I dobrze mu tak. Straszny film, co? Oj, przepraszam bardzo. Zaraz wrócę. O tak, leci na mnie. Robi się gorąco. Zaraz, a gdzie kolczyki? Chyba zapomniałam je włożyć. No, teraz lepiej wyglądam. Nie! Mój kolczyk! To jakiś ponury żart. Naprawdę to zrobię? O, rety. To nie jest mój kolczyk. Zaraz, co to jest? Co? Ale jak to? Hej! Co jest? Coś nie tak? Nie. Co? Powiedz mi! Moje kolczyki, widzisz? Popcornu? Nie! Starałem się. Zaraz, może go wykorzystam. Masz kolorowe ziarno kukurydzy? Przyczep do niego haczyk. Powinien pasować. Widzisz? Udało się. Tada! Co? Dla ciebie. Wow, jakie ładne i leciutkie. Jesteś taki kochany. Zasłużyłeś na buziaka. Paszli mi stąd. Oh yeah. Eni? Hej, musisz to zawiesić. Już. Nie. Tak. Nie chcesz mnie słuchać? Oh, to strasznie głupie. Nie dosięgnę tak wysoko. Okej, teraz się uda. Hej, nic nie widzę. Wow. O kurczę. Wszędzie się rozsypały. Nie dam rady. Chwilę. Mam genialny pomysł. Widzisz kółka od zasłony? Są bardzo uniwersalne. Najpierw je przemalujmy. Lubię złoty kolor. Nie martw się, nałóż parę warstw farby. Kiedy farba zaschnie, przewlecz szeroką wstążkę. To samo z pozostałymi. Przewiń wstążkę przez kolejne kółka. Zaufaj mi. Całkiem nieźle to wygląda. Zupełnie jak biżuteria. Widzisz? Po co komu zasłonę? Tak będzie znacznie fajniej. Co? Co ci wpadło do głowy? Proszę. Jedna część wisi. Daj mi drugą. Mała modeleczka. Zrobię coś z mnóstwa koralików. Na pewno wam się spodoba. Użyję do tego pistoletu na klej. Zaleję koraliki klejem, żeby uzyskać odpowiedni kształt. Nikt nie chce złamanego serca. To piękny pierścionek. Wyglądają ślicznie. A ja mam pisak 3D. Narysuję kontur kwiatka. A teraz go wypełnię. Zacznę od płatków. A środek zostawię pusty. Po zmianie koloru wkładu dodam żółty element w samym centrum. Teraz przykleję obrączkę i gotowe! Samo patrzenie sprawia przyjemność. Każdy kocha kwiatki. Co za lalka! O, ten naszyjnik! A, przepiękny! Zaraz, ile? $900? To jakiś żart. Au, moja głowa! To deszcz czasopism! Nie stać mnie na niego. Wielka szkoda. Co ja kupię za $10? Pora uratować sytuację. Oby mnie nie poznała. Kim jesteś? No, nieważne. Czy to twoje? Tak, spójrz na ten naszyjnik. Podoba mi się, ale jest za drogi.
Zaraz, muszę ci coś pokazać. O, aż mnie zatkało. Ile tu modeliny? Zawsze masz to przy sobie? Bo to nieco dziwaczne. Nie osądzaj mnie. Pomagam ci. No, dobra. Zrobimy z niej naszyjnik. O, super pomysł. Chcę taki. Uwielbiam błękit. Jesteś słodka, ale zapłać. Oby wystarczyło. Gotówka? Może być. Sprawdzę, czy prawdziwa. Wezmę się do pracy. Zrobię krążek z modeliny. Przetnę tubę strzykawki w poprzek i wykroję nią dwa kółka. Doskonale. Mam dwa białe elementy. Umieszczę je w otworach. Przetnę krążek brzegiem cyrkla. Teraz wezmę szklankę, usunę kawałek modeliny i odłożę go na bok. Przykleję czarną modelinę. Następnie dodam odłożony kawałek i ulepię z tego usta. Delikatnie rozwałkuję, żeby ukryć linię. Wystarczy. Pokroję to metalową linijką. Powstaną cienkie krążki. Nie chcę żadnego zgnieść. Tyle będzie dobrze. To mi kogoś przypomina. Zrobię z tego naszyjnik. Mam małe haczyki. Wbiję je w modelinę. Potem połączę krążki. Aż uzyskam naszyjnik. Dodam zapięcie po obu stronach. I co? Jak wygląda? Wow, to jest świetne. Wykonałem zadanie. Żegnaj, tajemniczy ludziku. Jaki on miły. Potrzebujesz biżuterii, laleczko. Nie martw się, załatwię to. Mam trochę modeliny. Wow, eleganckie. Pasujemy do siebie. Teraz pokażmy się znajomym. Uwaga, dzieci. Proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Hej, daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Ciii. Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? O, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz? Znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno. Trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej, a potem wymieszam. Musi się dobrze połączyć. Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze. O, rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Nadszedł ten dzień. Rozpuszczę włosy i pójdę tańczyć. Tylko w co się ubrać? Niech no sprawdzę, to jest ładne. Świetny wybór. Pójdę się przebrać. Wow, idealnie. Ale czegoś tu brakuje. Chcę się wyróżniać. Już wiem, czego mi trzeba. O to chodziło. Co za emocje. O, pięknie. To doda blasku mojej stylizacji.
Zobaczę, jak wyglądam. O, fenomenalnie. Jestem gotowa. Zaraz. Diadem Ashley jest okropny. Niby było mi jej szkoda, ale też chciało mi się śmiać. Jednak go nie chcę. Kogo chcę oszukać? Nie nadaje się. Zwinę się na kanapie i pogrążę w żalu. Już nigdy stąd nie wyjdę. Co? Co się dzieje? O, udało się wylądować. Oj, co się stało, Ashley? Halo? Nic dobrego mnie nie spotyka. Co? Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Jak tu weszłaś? Jestem dobrą wróżką. Czemu ci smutno? Nie widać. Chciałam ładnie wyglądać. To wszystko? Wyślę cię na bal, znaczy imprezę. Czuję się nieswojo, pomóż mi. Wybacz, to nowa różdżka. Uczę się. Więcej tego nie rób. Co teraz? Już, już, poczekaj. A może jakoś... Zaraz. Ta różdżka jest dziwna. Ale może być. Upiększę nieco ten diadem. Zamaluję go pisakiem 3D. I obrysuję klejnoty. Stworzę ramę. Uwielbiam ten kolor. Teraz zmienię wkład. I zamaluję klejnoty. Zakryję całą powierzchnię. Jeszcze te maleńkie. Czas to odczepić. Oto twój nowy diadem. Wiem, jest świetny. Proszę. O kurczę, chyba się rozpłaczę. Pasuje mi jak ulał. Co? Co się dzieje? To ci się spodoba. Wow, nie do wiary. Okulary nie pasują. Wow, cudownie. Jestem piękna. Dzięki. Co? Gdzie ona jest? Nie zdążyłam jej podziękować. Dzięki. Idę na imprezę. La, 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 la. Witajcie w mojej kuchni. Świetna z ciebie mała syrenka. Co to za zapach? Mama piecze babeczki. O, apetyczne. Łapy precz. Mamy kłopoty techniczne. Daj jedną, mamo. Nigdy. Ach, co za podłość. Myśli, że jest sprytna. Wykończę twój ogon. Na czym to ja skończyłam? Na kremie. Co takiego, pani pies? Proszę powtórzyć. Brzmi świetnie. Teraz zrobię pyszne danie z pomidora. Zaraz, nie rób tego, Ashley. Hej, co słychać? To mój pies. Lubi spacery po plaży. Ashley. Cześć, mamo. Uciekaj stąd. Przepraszam, chcę zdobyć widzów. Babeczki postawię tutaj. W końcu mamy szansę. To będzie zbrodnia doskonała. Mama się nie dowie. O, rety. Jestem gwiazdą internetu. Ugotujmy coś. Wezmę tę miskę. Gdzie ona jest? Musi gdzieś tu być. Mogłam się domyślić. Ach, jakie dobre. Widzicie, co tu się dzieje? Hej, oddaj to. Idziesz ze mną. Daj mi miskę. Nie wiem, o co ci chodzi. Masz krem na nosie. O, skąd się tu wziął? To naprawdę metafizyczna tajemnica. Koniec, kariera zniszczona. Może to naprawię. Daj mi chwilę. Przepraszam państwa. Chciałam prowadzić program, ale mi nie wychodzi. Mamo, rzuć okiem. Przyjemne uczucie? O, świetnie. Poczekaj. Pokaż mi to. Ashley, co zrobiłaś? To ubijaczka. Chciałam tylko pomóc. Niech pomyślę. A, już wiem. Co mam z tym zrobić? Zaraz. No tak, to wam się spodoba. Wezmę wkład do pisaka. Potnę na części. A potem je uformuję. Teraz wezmę pisak 3D. Połączę nim te elementy. A potem dorobię trzonek. Będzie za to trzymać. Oto nowa ubijaczka. Czyż nie jest świetna? Będzie dostępna w moim sklepie. Masz sklep? Nieważne. Oto miska, a to moja asystentka. Działa jak należy. Jak się to wyłącza? Ach, co za dzień. Muszę odpocząć. Nacharowałam się. O tak, to przyjemne. Właśnie o to chodziło.